O, właśnie. O nie, nie przewróć jej. Maska spawalnicza jest potrzebna, ty jełopo. Kurde, w sumie to ja ciebie chyba skopa powinienem rozwalić, bo masz fajne rzeczy na sobie. Właśnie pękła mi opona. Dzień dobry moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Project Zomboid, w serii, w której gram z sobą. To już jest 19 odcinek, a dzisiaj w planie jest to, co mówiłem na poprzednim odcinku, czyli muszę pojechać do Muldrow, znaleźć sobie przyczepkę, bo mam jedną, ale jest cała zawalona rzeczami, więc nie chcę je teraz tego rozpakowywać. Jak ją znajdę, no to zacznę już sobie zwozić drewno w to miejsce i zacznę sobie budować bazę. No i przy okazji muszę też pozbyć się tutaj tych samochodów, które tam no, na pewno zalegają. Więc najpierw wyjdę sobie, muszę coś zjeść najpierw, to jest ważniejsze. To momencik. Mam, widzę, że jakieś tylko przekąski, ale dobra, musi mi wystarczyć. Najem się tym? Mam nadzieję, że tak. Dawaj, jeszcze to sobie oszam. Jeszcze chips sobie zjedz. No i dobra, jestem najedzony. W porządku. Dobra, teraz gdzie to były drzwi w ogóle? Gdzieś tutaj chyba. Tak, dobra. Okej, okay. I teraz tak, muszę sobie zobaczyć, czy mam palnik w tym samochodzie i butlę z gazem. To od razu jak znajdę tą przyczepkę i pojadę sobie tam na miejsce, no to będę sobie mógł tam te samochody rozmontowywać. Więc tylko tak. A właśnie, bo ja mam tutaj, widzę, 8 paczek z nabojami do strzelby. A gdzie ja mam strzelbę? Znalazłem na pewno teraz już butlę z gazem. Zobaczę, czy coś w ogóle jest w środku tutaj. Tym samym. Nie, tutaj nic nie ma, a tu też nic nie ma. Dobra, a wewnątrz? Tak to jest, jak się nie nagrywa regularnie. Dobra, tutaj kluczyk widzę, że jest. Tu jest agregat prądotwórczy. Dwa agregaty prądotwórcze tutaj mam. Okej. Okay. No dobra. Dobrze, to muszę znaleźć tylko tą swoją strzelbę. I przy okazji tak, bourbon zostawię, nie jest mi potrzebny. Drut sobie wezmę, kanister sobie wezmę. Dobra, chipsy też zabieram. Dobra, tylko tak, najpierw palnik gazowy. Jezu, ile to żarcia. Strasznie dużo. Gdzie ten palnik? Powinien być już gdzieś tu. Jest, dobra, mamy palnik. W porządku. Chyba młot wyburzeniowy bym sobie też zabrał. Dobra, a ta strzelba? Gdzie ona jest? Tu jest jakiś shotgun. O, to jest chyba mój. Jest tutaj tłumik, więc to jest na pewno ten, którego używałem. Dobra, zabieramy te graty. Wywalamy sobie tą przyczepkę. Teraz nie chcę jej używać. Dobra, i tutaj do bagażnika wrzucimy sobie młotek. I wrzucimy sobie butlę gazową. Jest tutaj. Dobra. Nie palnik, tylko kanister też. Dobra, mam jeszcze jedną butelkę z wodą. Palnik jako ulubiony sobie dodam. Dobra, łom to zostaje, młotek zostaje. Ja też nie mogę za dużo dźwigać, bo tutaj mam mało siły dość. Dobra, to jest odpięte, no to możemy ruszać sobie. Gdzie to był wyjazd w ogóle z tego? A, tam był, już pamiętam. A przyczepka niech się posunie. Jak ją obróciło. Dobra. Ja skipuję podróż do momentu, aż znajdę przyczepkę. Chyba, że tutaj gdzieś będzie. No nie widzę za bardzo. Dobra. To skipuję sobie podróż teraz. No niestety objechałem cały Muldrow i nie znalazłem przyczepki. No, znalazłem jedną taką bardzo malutką, ale zależało mi na tej dużej. No w sumie znalazłem tutaj taki samochód, mógłbym go później sprawdzić, czy jest spoko i jego używać do przewożenia drewna, ale mam jeszcze jeden pomysł, bo jak pojadę sobie tą drogą do końca, no to dotrę do miejsca, gdzie chcę mieć tą bazę swoją, więc może po drodze albo tam na miejscu uda mi się taką właśnie przyczepkę znaleźć, więc jeszcze to spróbuję zrobić. O, znalazłem dużą przyczepkę, tylko że nie do tego samochodu. No dobra, jestem tutaj na tym skrzyżowaniu. Jezu, to ile tu wraków jest? Tutaj tyle było zawsze? Chyba tak, bo tyle było. Dobra, o, kolejna przyczepka, fajna, tylko że nie pasująca niestety do tego samochodu. No niestety, no to nie mam przyczepki. No to będę musiał ogarnąć sobie jakiś samochód większy. Ale zobaczę sobie ten, bo może do tego można by było podpiąć tamtą przyczepkę, która znajduje się tutaj na początku tej drogi. Zobaczmy, czy w ogóle tutaj dam radę wejść. Oczywiście, że nie. Trzeba będzie otworzyć. Dobra, próbuję otworzyć. W środku nie ma paliwa, ale pewnie ten samochód jest totalnie rozwalony. No, ale trudno. Zobaczymy, ile razy
Będę musiał jeszcze użyć tego łomu. O, udało mi się. Dobra, nic chyba nie przyszło. Nie, nie, chyba nie. Dobra. Wbiegaj do środka i zobaczmy. Czy ja mogę w ogóle samochody na krótko odpalać? Zaraz zobaczę. O, mogę. Odpal silnik na krótko. Już nie pamiętałem, czy mogę. Dobra, odpalony. A, tylko że no tak, on nie ma paliwa, ale byśmy zobaczyli sobie, co on ma tu pod maską. Jak bardzo jest rozwalony. Proszę, żeby był ładny. Ojoś, musi być ładny. No tak, totalnie rozwalony. Maska. Ale przynajmniej opona jest git. Te tylne opony. Dobra, dolejmy do tego paliwa. Tyle, co mam tutaj w tej butelce. Ja chyba butelkę noszę. A, on z tej strony musi iść. No dobra, trudno. Do nich idzie. Ale mieć taką brykę? Kurczę, fajnie. Kiedyś bym ją naprawił sobie. Dobra, już dolałeś? No super. Czyli nie za dużo. Dobra, weź do pojazdu jako kierowca. Dobra, i spróbuj odpalić tę maszynę. Ciekawe, ile paliwa będzie. Nic. Dobrze, że akumulator chociaż działa. Ciekawe, czy dam radę w ogóle dojechać tutaj, żeby sprawdzić, czy ja tą przyczepkę mogę podłączyć. Tamtą. Gdzie ona jest? Tam. W sumie to ja chyba tyłem jakoś powinienem do niej podjechać. Ale jakbym mógł ją, kurczę, sobie podłączyć, to byłoby spoko. Ale ja ją spróbuję najpierw wypchnąć troszkę na drogę. O, właśnie. O nie, nie przewróć jej. Nie. Dobra, tylko się streszczaj. O, dobrze. Zobaczmy. Wygląda jakbym mógł w sumie. Zobacz. Czy jest jakiś plusik? Nie, może źle stoję. Chyba, że ja muszę wyjść i ją podłączyć ręcznie. W sumie pewnie tak. Chociaż w Eurotrucku nie trzeba. Dobra, zobacz teraz. Nie ma plusika. Dobra, wyłącz. Zobaczymy, czy mogę podłączyć. Zobacz, czy coś tutaj da się zrobić. Da się? O, kozacko! Dobra, no to ja już nie będę szukał przyczepek. Już tą będę sobie jeździć. Tylko no ten samochód się zaraz rozpadnie i potrzebuję do niego paliwa. Ale nie, no elegancko. Bardzo dobrze. Okej, więc tak. Najpierw to ja bym sobie zobaczył, czy coś w środku ten samochód tutaj ma. Czy mogę to otworzyć. Aha, zamknięte. Dobra, to spróbuję otworzyć. Zobaczmy. I ciekawe, czy od tyłu też... O, udało się otworzyć. 1560 wagi ma. Elegancko. Zobaczmy, czy od tyłu też się da otworzyć. Nie, od tyłu nie, czyli tylko od przodu. No, spoko w sumie. Może być, dobra. Okej, czyli tak, potrzebuję paliwa. Jest 16 godzinka. Już się zaraz będzie robić ciemno. To skoczę sobie do swojego samochodu, bo muszę stamtąd wyciągnąć agregat. No i paliwo. No dobra. To wskakuję sobie do tego autka, muszę je przystawić tam, gdzie stoi ta ciężarówka duża. No i przełożyć agregat 1 i pojechać sobie na stację paliw i sobie zatankować tą maszynę wielką. Póki jeszcze nie jest noc, to chcę się streścić szybko. Dobra, weź może objeć, może stań gdzieś tutaj, po drugiej stronie ulicy. Dobra, zabieraj kluczyk, zabieraj teraz kanister. Dobra, i ściągaj benzynę. Jeszcze do butelki też sobie ściągnę. Dobra, i zabieraj to. Musisz zabrać też agregat. Tylko zaraz, bo ja już jestem przeciążony. Za bardzo. Butelka z benzyną tutaj. Łom też chowamy do środka, do plecaka. Dobra, no i agregat muszę wziąć stąd. Czy tutaj jest jakiś... O, tu jest jakiś magazyn mały. To jest spoko, to tutaj wrzuć sobie nasz magazyn. No, jakiś bagażnik malutki. Spoko. I teraz tylko paliwo jeszcze. Dolej. Tylko z kanistra będziesz dolewał, nie? Chyba tak. Dobra, dolane powinno starczyć, tylko zabieraj ten kanister stąd. Dobra, i w sumie chyba pojadę sobie bez tej przyczepki. Na co mi ona jest? Ja tylko muszę zatankować sobie ten samochód. Leć tutaj, odłączaj to. W sumie czekaj. Przestawię tą przyczepkę sobie, żeby ona tak nie stała na środku drogi. Odpalaj brykę. Ciekawe, ile paliwa się dolało tutaj. No, odpal proszę. O, Boże, ile się dolało. Prawie nic. A to jeden cały kanister poszedł. Dobra. I tak może być. Dobra, wyłącz, bo szkoda, żeby mi paliwo się marnowało. Okej, odłączaj.
się przewróciła szczepka. Dobra, no i jazda. I będę musiał zaraz sobie znaleźć też jakieś miejsce do spania. No, odpalaj i jedziemy. Tylko muszę uważać na hamulce, bo tutaj w sumie nie ma hamulców w tym samochodzie. W sumie opony mogą mi trzasnąć też. Dobra, może nie trzasną. Że będzie git. Dobrze, że chociaż on się odpalił. Bo mógł się nie odpalić w ogóle. Tylko nie rozwalaj ich. Kurczę, problem jest też taki, że tutaj tłumik jest strasznie rozwalony, więc ja będę zgarniał wszystko z okolicy. Dobra, skręcaj, bo tu jest stacja paliw chyba, nie? Tu na dole powinno być. Z której strony miał tankowanie? Chyba z prawej. To ja bym sobie stanął. Tylko, że tu zombiaki łażą. Dobra, ale widzę, że jakieś takie nikumaty są te zombiaki. Dobra, a ja głodny jestem bardzo. Dobra, trzeba sobie coś zjeść przed walką. Z nimi wszystkimi. A i zaraz będę senny też. Dobra. Poszamiemy sobie szybko tylko dwie paczki chipsów. Bo głód zmniejsza niestety tam jakość walki. No i dobra, i lejemy. Maczetą powinienem szybko sobie z nimi poradzić, bo jestem dobry w maczety i różne długie ostrza. A jak będzie ich za dużo, to się ogarnie strzelbę wykonane z plecaka. A tutaj jeszcze idą. Dobra, tam jeszcze są w tym lesie. Ale może uda mi się szybko zatankować. Tak, żeby mnie nie zauważyli. Podjadę sobie to... A, zaraz, agregat muszę podłączyć jeszcze. No tak, no przecież. Dobra, wsiadaj do samochodu. Podjadę sobie tutaj. Dobra, nie wiem, jak mam stanąć. Tak, chyba będzie dobrze. Wyłączaj go. Zbieraj agregat. Tutaj zbieraj. No i dobra, i teraz trzeba go gdzieś podłączyć. Tak tutaj go chyba wezmę, podłączę. Czyli weź go wyrzuć w ogóle. Dobra, może być. Okej, podłączaj. Jakie on jest jakości? On ma benzynę nawet w sobie. O, fajnie, nie pamiętałem tego. Dobra, włączaj. No i git. Dobra, teraz tylko zobaczyć trzeba, gdzie zombiaczki. Tam jest jeden. Dobra, trzeba go zlikwidować, żeby mi się tutaj nie plątał. Bo napełnianie tego baku będzie na pewno trwało troszeczkę. Dobra, i zobaczę, czy tu w środku może nie siedzą jakieś. Gdzie tu się światło zapalało? Gdziekolwiek to się zapalało. Czy ja mam jeszcze w ogóle baterię? Wyjmij baterię. Nie mam baterii. Super. Fajnie. A tu jest światło. Dobra, git. Dobra, napełniamy szybko. Trzeba sprawdzić, czy nie ma zombie. Chyba nie ma. Coś tam widać. W miarę. Dobra, napełnij. Dobra, udało się napełnić cały. To jeszcze teraz sobie tylko napełnię butelkę i kanister. No i git. Elegancko. Tylko zaraz, ten kanister to zabierz sobie. Butelkę z benzyną odłóż. Dobra, ta bateria jest rozładowana, to jej nie chcę. I ja chyba sobie zostawię ten agregat włączony na noc. Bo nie mam latarki, znaczy mam latarkę, nie mam baterii. Chyba, że gdzieś tutaj znajdę sobie zaraz jakąś. Ale pewnie nie znajdę. Dobra, zbieram wszystko, co tutaj w ogóle znajdę, bo też jedzenie całe zostawiłem sobie na chacie. Co tu leży? Orzeszki, taką luzem. A tutaj? Torciki śmietankowe, elegancko. Czekolada, kurde. No bogato. Dobra, to będzie do przeczytania. Tutaj już nic nie ma ciekawego. I jeszcze się tylko przejdę tutaj. Zobaczę, czy coś jest. Wiadro to tam nie chcę. Napój pomarańczowy, spoko. Dobra, torba foliowa. Tą czekoladę z blatu trzeba zgarnąć. No i tutaj coś jeszcze. Dobra, tu już nic nie ma, tylko napój. No to zgarniamy wszystko, co tylko tutaj jest. Tu jeszcze coś leży. Co tu leży? Pakowanie słodyczy. Dobra, będziemy się opychać. Okej, sprawdźmy, czy tutaj ktoś jest.
Nie tak miało być. Miałeś zapalić światło. O, to już nie sięga. Super, a tutaj nic nie widać. No ale dobra, nie ma tutaj chyba nikogo już. By ktoś tutaj był, to już by mnie zeżarł. Tylko, że ja nic nie widzę. Kanister, żarówka. Kanister wezmę. Weź do plecaka. Dobra. Za daleko niestety trochę stoi ten agregat. Nie sięga aż tu. Gdzie tu się światło zapala teraz? Bo czy tu się nie zapala? Nie, no musi się zapalać przecież. Tylko nie widzę. Dobra. Do kibla wejdę. Może gdzieś na... O, jest. Dobra. Okej. Okay. Mamy światło tutaj troszeczkę. To tu zobaczmy, czy coś gdzieś. Jakieś światełko? Nie, no tutaj chyba się nie zapala. Bo że gdzieś tu. Ja tam nic nie widzę tutaj. Nic nie ma. O, drzwi. A to do damskiego kibelka, dobra. Czyli była tutaj jakaś kanapa? Cokolwiek? Nie, nic tu nie było, nie wziąłem sobie namiotu, kurde. Będę musiał spać na ziemi. Na kiblu może da się położyć spać. Nie, ale mogę napełnić sobie coś wodą. W sumie butelkę sobie napełnię. No ale lipa, że tutaj nie ma na czym się położyć, a ja namiotu chyba nie wziąłem ze sobą. Po co? Nie, no nie mam. Ajajaj, nie pomyślałem, że będę gdzieś spał po drodze. No i co teraz? A to tutaj jeszcze jest blisko, tylko że wszędzie będzie ciemno teraz, kurde. No tutaj jest ten, tawerna. Do tawerny mógłbym pójść. Bo nie mogę jeszcze spać na ziemi. Chyba nie, to muszę być bardziej zmęczony. Dobra, usiądź sobie na ziemi. Na razie. Trudno, musimy jakoś przeżyć to. Przeczytaj sobie tą gazetkę, co tutaj znalazłeś. Czytaj szybciutko. Dobra, możesz się wywalić, już nie będzie potrzebna. Gdzie ona jest? A, no tak, w głównym ekwipunku. No i dobra, i tutaj chyba sobie po prostu przyczekam tą noc. No już nie będę nigdzie łaził, więc sobie teraz skipuję i się widzimy rano jakoś. Dobra, no to spanie na ziemi to i tak nie był dobry pomysł, ale lepsze niż latanie gdzieś sobie po całym mieście i szukanie łóżka. No bo w sumie się nie wyspałem za bardzo, zaraz znowu będę śpiący. No i przy okazji mi też się zwiększył stres, czy tam nie stres, tylko znudzenie. No dobra, ale możemy sobie przeczytać jakąś gazetę. Jedną, jakiś komiks, niech będzie. Dobra, i teraz już jest ok, tylko że zaraz będę senny, no ale to trudno. No i trzeba coś sobie oszamać, no to zjedz sobie tam parę rzeczy jakichś. Dobra, jedz to na szybko. Dobra, może być. No i spadam stąd teraz w sumie. I tylko tak, wyłączam agregat i już go stąd nie będę zabierał. Tylko niech będzie wyłączony. No i zabieram autko. Moje, wspaniałe, wielkie. Dobra, i jedziemy stąd. A dobra, mogłem kanister tutaj napełnić. Dobra. W tym samochodzie jest tyle paliwa, że może służyć jako dawca paliwa. Tylko odpal się. Proszę, odpal się. Dobra, odpalił się. No to wracamy tam. Teraz, gdzie zostawiłem sobie ten swój pomarańczowy samochodzik. No i co? I będę musiał zgarniać sobie teraz drewno, wycinać. A że mam bardzo dużą przyczepkę, no to sobie mogę sporo zapakować, nie? Tego drewna. I co jeszcze? No i te samochody muszę porozkładać. Przynajmniej te w miejscu, gdzie chcę mieć na początku sam domek, a potem będę budował jeszcze mur dookoła. Tylko tak, senność już mi wpada. Już jest na poziomie 1. Zaraz... Dobra, hamuj. Zaraz będzie, kurczę, naprawdę słabo. No ale trudno. Dobra. Parkujemy sobie na razie brykietu. Tylko nie rozwal jej bardziej. Okej. Okay. No i co? I w sumie mogę spać w tym samochodzie. Bo... mam tutaj w szybach barykadę jakąś założoną, nie? Więc w sumie zombiak nie powinien mi się dostać do samochodu. No i tak. I te wszystkie samochody będę chciał rozłożyć sobie. Ale na początku zajmę się tymi na środku. I jedną drogę bym sobie w sumie jakoś tam w miarę odgruzował, żebym mógł sobie przywozić tutaj drewno. Tylko że może zamiast niszczyć te pojazdy, to może je poprzesuwam. Te poprzesuwam. Te wszystkie, które są sprawne, powiedzmy, nie są spalone, a resztę wszystko sobie usunę. Dobra, jak tam bagażnik 14x24. No i czego się drzesz? Czego się drzesz? Pochowam sobie tutaj do samochodu całe jedzenie. Kanister z benzyną też może wejdzie. No i zabieram butlę z gazem. Tylko najpierw kanister odłożę i teraz może butla wejdzie? Wejdzie, dobra. Co tutaj jeszcze jest do odłożenia? Amunicję mogę odłożyć.
go odłożyć sobie 6 paczek, dwie sobie zostawię paczuszki. Jakby nagle jakaś dzika horda mi tutaj przyszła. Dobra, coś stąd jeszcze? No weź. Kanister na benzynę też tutaj odłożę. No to zaczynamy. Myślę, że będę sobie zwoził drewno, no gdzieś albo stamtąd ewentualnie, no bo stamtąd to tak nie bardzo, bo jest za dużo samochodów. Dobra, czyli muszę w sumie zniszczyć sobie te samochody, a resztę całą tutaj to poprzesuwać sobie. Dobra, ten przy okazji też rozwalę. I ten. No dobra. Zobaczmy. Rozmontowanie wraku. Maska spawalnicza jest potrzebna. Ty jełopo. Przecież nie wziął maski spawalniczej. Jak ty jesteś głupszy niż ustawa przewiduje. Zapomniałem o niej. Mogę wrócić do domu w sumie, bo w domu powinienem mieć jakąś maskę spawalniczą. Ale to jest kurde daleko. A tutaj jest magazyn, w sumie, w którym mógłbym znaleźć maskę spawalniczą. To jest jakieś miasto w ogóle, już się zaczyna. Spoko. No bo najbezpieczniej będzie w sumie pojechać do domu, ale to jest daleko, nie chcę mi się tego robić. Chyba, że pojadę i zabiorę już przyczepkę. W sumie mogę tego zrobić, żeby zabrać wszystkie swoje rzeczy stamtąd. I już tam nie będę sobie. Łóżko bym rozłożył też jakieś, rozmontował, żeby mieć je tutaj. I piecyk bym się przydał też do ogrzania siebie, jak już zbuduję sobie ścianę dookoła. I klamki muszę zdobyć, żeby zbudować te bramy. No dobra, to wracam w takim razie do swojego tamtego domku, zabieram przyczepkę i muszę ogarnąć klameczki. Dobra, do domku wróciłem. Z niego nie będę chyba sobie klamek zbierał, tylko z jakiegoś innego, ale w sumie to ja bym się położył spać, bo jestem mega zmęczony już. Na chwilę tylko się tak położę. Przy okazji szybko zerknę, czy ja mam tutaj baterię. Jest, dobra. Weź tak sobie za 3 bateryjki i wsadź sobie baterię do tej latareczki. Dobra, no i git. Dobra, czy jakiś gałgan za mną przyszedł? Ta, idzie jakiś jeden. O, trzeba się go pozbyć, żeby mi nie przeszkadzał. No nawet ja już bardzo wolno biję, ale to pewnie też dlatego, że jest mi dość zimno. Niedobrze, trzeba by było się ogrzać czymś. Dobra, wbijaj się na razie do domu. Dobrze, i teraz tak, budzik. A ja nie mam zegarka? Nie, mam. Dobra, nastaw budzik. Na 17. 3 godziny spania, za mało. Może poczekam już do następnego dnia. Zobaczę to w takim razie, czy tutaj gdzieś jest może na dole piec. Zaraz ogarnę. W sensie piec. Nie piec, tylko kominek. Ale chyba tutaj nie było kominka nigdzie. Nie, tutaj chyba nie było. No trudno. Dobra, czy ja tutaj coś pozostawiałem w ogóle? Garnek. Baterie dwie, ale puste. Aha, okej. Okay. To nie. Dobra, a tutaj? Nie, tutaj też nic nie ma. Dobra, ale widzę, że się ogrzewam tutaj w tym domu. Widzę, że już mi ciepełko rośnie. No i dobra, to git. No dobrze, to ja w takim razie idę spać i widzimy się rano. Dobra, wstałem. Godzina 7. Przy okazji jeszcze sobie przed spaniem przeczytałem całą książkę Spawanie Tom 4, no bo jak mam spawać te samochody, no to warto to robić z bonusem, nie? Dobra, zobaczmy, czy dałbym radę podnieść to łóżko. Być może by się udało. Jest tylko 15% szans na zepsucie, więc może będzie akurat już łóżeczko. O, jest. No i elegancko. Dobra, to zabieraj to łóżko. To się daje w ogóle jakoś zabrać? Ile waży jedna część? 20 kilo. A, super. Dobra, weź to wyposaż jako dodatkowy. I może się zaraz uda. Dobra, i ten jako główny weź. Dobra, udało się, spoko. Tylko teraz szybciutko do samochodu, żeby żaden zombiak mnie teraz nie zauważył. Nie zaatakował. Dobra, i wsadzaj to. Zmieści się? Powinno. Nie, nie zmieści się. Kurde. Dobra, to zmieści się na pewno tutaj. Na tylne siedzenie któreś. No to tylne niech będzie. Dobra, wrzucaj. Okej, okay, młotek możesz odłożyć. Czemu ja młotek w ogóle miałem? Coś robiłem? Nie wiem. Dobra, i teraz wszystkie książki. Wziąłem sobie też książkę z
stolarstwa i kamieniarstwa, no ale tego już akurat się mi nie udało niestety zrobić, przeczytać. Dobra, podłączamy sobie samochód do przyczepki i jeszcze bym zobaczył, ile ja mam tutaj w tym samochodzie, tylko wyłączę silnik najpierw, ile mam zawiasów i ile mam klamek. Czy muszę dużo tego szukać? Jakoś mi klatkuje. Dobra, jedna klamka jest tutaj. Jedna klameczka. Zawiasy. Powinny być w sumie w częściach do wytwarzania chyba. Medyczne przetrwanie, narzędzia. A nie, no to nie mam. W takim razie. No dobrze. Ile tam trzeba było na jedne drzwi te podwójne? Dwie klamki, cztery zawiasy. Klamki, cztery zawiasy. Dużo dość. No ale przynajmniej jakby mi się jedne udało ogarnąć. Drzwi takie, to już by było spoko. Dobra, który dom tutaj wyglądałby tak fajnie, żeby... O, tam są jakieś domy. Spoko. Dobra, to tam pojadę sobie. Którędy? Przejadę tutaj jakoś? Tak, to jest w ogóle droga. Tylko nie widać, bo jest śnieg wszędzie. Dobra, i jak tutaj teraz wjechać? Tędy, dobrze. Tędy wjadę, będzie ok. I sobie te wszystkie tutaj drzwi porozwalam. W tych domkach. Takie ładne domki są. Piękne. Szkoda, że będę musiał je zniszczyć. O, tutaj sobie idzie stalker. Proszę bardzo. Kurde, w sumie to ja ciebie chyba skopa powinienem rozwalić, bo masz fajne rzeczy na sobie. Dawaj go. Szybko. No i dobra. I teraz rozwalamy resztę już normalnie. Z maczety. O kurde, nie zauważyłem ich przez te drzewa. Co masz na plecach? Toporek dekarski. A czemu temu już tak te serce wali? Opanuj się, gościu. Cztery zombiaki, a ty już w panikę siejesz. Ciągle panikuję. Weź tego zombiaka ubi. Dziękuję bardzo. Dobra. Zgarniamy itemki z tego ziomka. Pokaż nosie, ziomek. Tu jesteś. A dziury i tak masz. Na tym płaszczu, dobra, ale możesz zabrać sobie to, to, tego nie. Larwy, ser, chleb, dobra, zabieraj. Nóż myśliwski też możesz zabrać. Larwy weź, mintówki weź, ten celownik też. Dobra, butów nie biorę, okej. Dobra, pierwszy domek pójdzie ten, do rozbiórki. Jaki ładny samochodzik. Ale gdzieś słyszę zombiaka, idzie. Chodź, koleżko. Tam chyba ich więcej idzie, co? Tam trzech widzę teraz. Dobra, maczeta sobie elegancko radzi. No ale ja też mam chyba wysoki poziom w sumie w tych maczetach, co? Który mam poziom? Ej, nie tak. Długie ostrza. Szósty. No. Wszystko jasne. Dobra. Chyba już czysto. Zobacz. Dobra, coś wywaliło okno. Tam. Koleś przebił się chyba na wylot przez dom. Czy raczej próbuje się przebić. Dobra, spróbuj to otworzyć. Dupa tam. Nie udało się. Dobra, to on niech sobie wali, ja zobaczę, czy tu się da wejść. O, da się wejść, fajnie. Kluczek może jakiś? Nie, nie ma. Dobra, ale ładny samochód. Patrzmy sobie, co ma w środku. Ładny bardzo, spoko. Będzie można go sobie zabrać. Dobra, no wychodzicie zombiaki, czy ja mam do was przyjść tam dookoła? A, lecę do was. No nie, wybił szybę. No trudno. Chodź no. Dobra, no i teraz znowu dookoła, tylko że oni pewnie tutaj teraz przyjdą, co? Nie, tutaj jeden sobie wyszedł. Dobra, a ten drugi? Idzie. Ten musiał wypaść przez to okno, a tamta chyba zrezygnowała. Chyba, że to jeszcze inny zombiak. Nie, no ale już chyba wygląda na to, że jest tutaj czysto. Dobra, może najpierw sobie obczaję, co jest w garażu. Czemu latarka już jest rozładowana znowu? Zapomniałem wyłączyć? Oczywiście, że tak. Super. Wspaniale.
O, miech kowalski, dobra, biorę, bo tego chyba nie mam jeszcze. Dobra, to wbijamy się do środka. O Boże, a wy skąd wyście się tutaj wzięli? Przecież ja cicho byłem. W sumie trochę biegałem, no. Zamknięte, ale tu będzie otwarte. Usuń ułamki szkła. Dobra, i przeskakuj sobie. Dobra, zapal sobie teraz latarkę. No i... Co tu? Tam zombiak był? O, bez kitu. Co jest grane? Tam był zombiak za tymi drzwiami. Ciekawe, czy jeden, czy więcej. Teraz otworzę, to się dowiemy. No, otworzysz? Chyba jeden. Dobra, zamykaj. Może już będzie spokojnie. Tu jeszcze sobie tylko zajrzyj. Dobra, tu jest git. To trzeba zasłonić. Kuchnię jeszcze tylko sobie obczaję, co tutaj jest. Ciekawego. Zupka. Otworzę sobie ją od razu, bo i tak jej nie mogę wziąć i sobie ją zjem. Okej, zjedz całość. Baterię pustą wywal. No i puszkę też wywal. Okej. Dobra, czy tutaj jest piętro w ogóle? Chyba nie ma. No tutaj chyba nie ma piętra. Ale tutaj widzę jakieś... Kurde, ja miałem tutaj klamki zbierać, a nie już sobie lutować coś. Dobra, jest jakiś magazynek. Nie magazynek, tylko paczka amunicji. Dobra, miałeś tutaj co innego robić. Chłopie, opanuj się. Przestań lutować wszystko. Tu jeszcze zajrzę. Okej, okay, też czy... O, pluszowy miś. I no, proszę bardzo, zabieramy sobie. No, pokaż co tutaj jest. Tu? Możesz tu zajrzeć? Dobra, nic tu nie ma. No dobra, to rozmontowujemy po kolei. Najpierw te drzwi. No i co? Dwie klamki, cztery zawiasy na jedne, czyli podwójne. No, abym sobie na razie zrobił przynajmniej jedno takie drzwi. Dobra, bardzo ładnie. Dwa razy zawiasy, jedna klameczka. Dobra, teraz tutaj rozmontuj drzwi. Czyli mam już cztery zawiasy. Tak, bo tutaj są jedne, trzy zawiasy, tutaj jedne. To tutaj teraz znowu powinny być zawiasy dwa. O, wybielacz. Stoi. Dobra, no i mamy kolejne zawiasy, bardzo ładnie. Czyli jeszcze jedne drzwi. Nie, jeszcze cztery. Nie, jeszcze jedne drzwi. Rozmontuję i będzie w sumie na dwa razy podwójne drzwi. Chyba tak. Dobra, to te rozmontuj. Bo tu mam trzy, tam mam trzy, to jest sześć. Tutaj będą dwa, to będzie osiem. Klamek tutaj mam dwa, tam chyba jedną klameczkę. Jedna klameczka i jeszcze jedna jest w przyczepce. I bardzo dobrze. Dobra, tylko zobaczmy, czy tutaj drapnęło w ogóle. Aha, fajnie. Ech, nie drapnęły na zawiasy. Dobra, mogę sobie w sumie te drzwi jeszcze rozmontować. Chyba nikogo nie ma. Dobra, rozmontuj to. Dobra, mamy dwa razy zawiasy, raz klameczka. Bardzo dobrze, czyli mam wszystko. No i git, tu można wracać w sumie. No dobra, no to ja w takim razie skipuję podróż tradycyjnie. No i się zaraz widzimy tam na miejscu budowy. Właśnie pękła mi opona w samochodzie po prawej stronie, ale jakoś jeszcze jadę. Mam nadzieję, że więcej mi opon nie pęknie. Jestem już w sumie dość niedaleko. Wspaniałe zakończenie podróży. Znaczy jeszcze nie zakończenie, bo jeszcze kawałeczek mam. Ajajaj. Dobra, może reszta mi nie pęknie opon. Tak to jest, jak się jeździ bez łańcuchów. A, Łukasz mówił, żeby łańcuchy zakładać. To mi się nie chciało zakładać łańcuchów. No i teraz mam rozwaloną oponę. Widać, że on trochę krzywo jedzie. Teraz jest mało zombiaków, to wam pokażę. O, tutaj nie ma opony. I szyby teraz już też nie ma. Jezu, co to będzie za odcinek z failami? No dobra, jakoś dam radę, a byle dojechać. Byle dojechać. Ech, i potem będzie już dobrze. Sobie wezmę jakiś inny samochód, albo znajdę taki sam i po prostu użyję go jako dawcy do części. Dobra, jeszcze się ślizgam tutaj po tym śniegu. Pewnie hamulce też już są rozwalone. Ale maska nie powinna być rozwalona w sumie, bo mam te takie fajne kolce z przodu. No ale dobra. Aby dojechać na miejsce i zacząć budowę, potem będę musiał jeszcze tylko sobie pojechać po piec. Na szczęście w Muldrow wiem, gdzie jest, bo jest jeden piecyk na stałe, postawiony w jednym budynku, więc z tym nie będzie problemu, więc będę miał ciepełko, mam agregat, więc będę miał prąd. No i co? No i tyle. Przeżyjemy jakoś. Teraz już chyba nie powinno być zombie. W sumie. Bo już jestem raczej bardzo blisko tego skrzyżowania. Tak, już jestem na skrzyżowaniu. O, tu jeden zombiak sobie przyszedł. Okej, Boże, myślałem, że mi opona kolejna trzasła. Ale nie, nie, nie. Na szczęście nie. No,
Dobrze, dojechałem. Wspaniale. Tą przyczepkę bym sobie w sumie gdzieś stawił, tak żeby mi nie przeszkadzała. Chyba tutaj ją postawię sobie. Muszę troszkę wymanewrować. O, właśnie. No, ten samochód mi przeszkadza. Nie tak chciałem wstawić tą przyczepkę. No dobra, zombie idzie. Dobra, dobijmy go już tym resztkami tego samochodu. Niech mi trzaśnie jeszcze jedna opona, co? Dobra, nie trzasła. Na szczęście. O, w sumie to ja bym wjechał sobie tak. Tutaj. Okej, dobrze, może być. Dobra, wysiądź, weź już. Usuń to. A co, ja przeciążony jestem? A nie, ja głodny i przeciążony. Okej, weź przestaw też ten samochód sobie. Gdzieś tutaj niech sobie stoi na razie. Dobra, i do bagażnika w sumie mi się chyba, nie wiem, czy zmieści to wszystko. Nie, dobra, klamka i zawiasy to mi się powinny zmieścić tutaj. Znaczy nie do bagażnika. O, nie zmieści mi się. Ajajaj. Ale coś muszę wyciągnąć może stąd. Może kanister na benzynę wyciągnę. Coś ciężkiego jak tutaj jeszcze mam. To mogę wyciągnąć sobie. Tutaj jest kanister z benzyną. I tutaj też. Jest, ale pada ten deszcz głośno. Strasznie głośno pada. Dobra, podkładaj tutaj sobie te rzeczy. Jakoś mi tak klatki spadają. Co ja wsadziłem? Coś tu wsadziłem, co nie powinienem chyba. No dobra, zaraz ogarnę. Miech Kowalski też tutaj odłóż. Coś tutaj mi się wydaje, że miałem i odłożyłem. Boże, czemu tak klatkuję, jak jestem przy tej przyczepce? Może dlatego, że tu jest 490 kilo, ale nie, dobra, teraz chyba nie klatkuję. Dobra, trzeba zjeść tak, ten chlebek. Trzeba zjeść ten ser. Plecak do odłożenia. To do odłożenia. Klamka, zawias. Dobra, bateria zostaje. Larwy do odłożenia. Dobrze, tutaj reszta git. Śrubokręt tutaj ma pójść. Młotek tutaj ma pójść. Dobrze, i teraz muszę znaleźć tylko maskę gazową. Ona powinna być chyba w narzędziach. Coś tak ciepło zrobiło. Śnieg cały stopniał. 2 stopnie na plusie. A, bo jest 21 grudnia. Czyli wiadomo, że przed świętami musi być ciepło, nie? Jest maska spowolnicza. Bardzo dobrze. No i dobra, jestem w pełni najedzony. Dobra, czy coś tutaj łazi? Nie. Piękny samochód. Wspaniały. Ech, no dobra. To co? Ja się zabieram za rozmontowywanie tego wszystkiego. I rozmontuję sobie, tak jak mówiłem, te samochody, które są tu. No i ten jeden, bo pewnie będzie mi przeszkadzał troszeczkę. Poprzestawiam sobie te 2 samochody, 3 samochody i tą przyczepkę muszę sobie przestawić. No, ale to już zrobię poza odcinkiem, nie będę tego akurat pokazywał, jak to rozmontowuję. Więc w tym odcinku to już wszystko, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać w komentarzu. No i widzimy się w jakimś kolejnym filmie na moim kanale. Na razie!